Co łączy popularną pixelartową grę, w której chodzimy po pokojach i czyścimy je z przeciwników w brutalny sposób, w akompaniamencie elektronicznej muzyki, z byłym policjantem skazanym na śmierć? Zapraszam Was na historię o Manuelu Pardo, prawdziwym Dexterze Morganie, będącym inspiracją dla stworzenia postaci w grze Hotline Miami. Manuel Pardo Jr. urodził się 24 września 1956 roku na północy Nowego Jorku i to tam spędził swoje dzieciństwo. Niestety o jego wczesnych latach życia jest niewiele informacji, lecz wiemy na pewno, że w wieku 17 lat wstąpił do Marines, czyli Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych i brał udział w wojnie w Wietnamie. Tam wyrobił siłę fizyczną oraz okazał się być dobrym strzelcem. Po powrocie z wojny miał zakorzenioną w sobie dyscyplinę, którą wyniósł z wojska i świetną kondycję. Gdy miał 21 lat, po przeprowadzce do stanu Floryda, wstąpił do programu treningowego dla policyjnej drogówki i od razu zauważono w nim potencjał. Był poukładanym młodym chłopakiem, który był nie tylko wytrzymały, ale i pewny siebie. Wydawało się, że będzie wręcz idealnym policjantem. Nikt wtedy jeszcze przecież nie spodziewał się, że pobudki Manuela, aby zostać funkcjonariuszem, są znacznie mroczniejsze niż mogło się to wydawać na pierwszy rzut oka. Był on bowiem zapatrzonym w siebie egoistą, który przede wszystkim pożądał siły i władzy, a zawód policjanta właśnie to gwarantował. Manny zaczął mocno nadużywać swoich możliwości i wynajdywał samotne kobiety w autach, dając im fałszywe mandaty, zmuszając je do zapłacenia mniejszej kwoty pieniędzy, aby mogły uniknąć większej finansowej kary. I tak oto funkcjonował na ulicach Florydy przez rok, kiedy to w 1979 oskarżono go o fałszowanie ponad 100 ostrzeżeń drogowych i mandatów, dając mu możliwość rezygnacji zamiast zwolnienia. W taki oto sposób 3 miesiące później znalazł się w małym miasteczku Sweetwater w hrabstwie Miami-Dade, gdzie wciąż kontynuował zawód policjanta. Został tam wyznaczony do patrolowania przedmieść Miami. Lata 80. tego miasta możecie kojarzyć przede wszystkim z filmów albo gier. Były to czasy wyjątkowo ciężkie dla policji i władz ze względu na prężnie rozwijający się przemysł narkotykowy. Kokaina w ogromnych ilościach napływała z Ameryki Południowej, co skutkowało wzrostem w ilości morderstw i nowo pojawiających się gangów. Pardo, stojący na straży bezpieczeństwa, mający za zadanie tłumić przemoc, tak naprawdę sam używał jej jako narzędzia. Wykazywał brutalność wobec obywateli, często bijąc ich bezpodstawnie pałką policyjną. Czuł się niedotykalny, więc w jego głowie mógł robić co tylko zechce i miał do tego pełne prawo. Pewnego dnia kolega z branży otrzymał zarzuty o przemycanie narkotyków na Bahamach. Manny uznał, że tam i tak nie będą do końca dochodzić prawdy, więc pomoże mu krzywoprzysięstwem. Zeznawał w sądzie, mówiąc, że pracowali pod przykrywką, a kupione narkotyki były tylko częścią policyjnej sprawy. Jak się pewnie domyślacie, stracił za to odznakę i wyrzucono go z policji. To było dla niego dewastujące, stracił przecież władzę, której tak bardzo potrzebował. Dlatego postanowił działać na własną rękę. W styczniu 1986 roku poszedł do dwóch handlarzy narkotyków, Mario Amadora i Roberto Alonso, chcąc kupić od nich sporą ilość kokainy. Sprawdzili mu kieszenie, pozwolili wejść do środka i w momencie, kiedy chcieli zobaczyć pieniądze, Pardo wyjął z walizki broń, nakazał im klęknąć grożąc pistoletem, a następnie przeprowadził na nich egzekucję, strzelając im w głowy. Po wszystkim zrobił im zdjęcia polaroidem i ukradł ich narkotyki. Niecały miesiąc później, 28 stycznia 1986 roku, znaleziono ofiarę na odludziu w Miami. Mężczyznę, który dostał w tył głowy z bliskiej odległości z pistoletu o kalibrze 22. Wydawało się, że była to po prostu transakcja narkotykowa, która zakończyła się śmiercią jednej ze stron, których w tamtych czasach było sporo, ale tak naprawdę był to handlarz bronią, niejaki Michael Milot, który sam sprzedawał Manuelowi broń. Była ona dosyć specyficzna. Miała modyfikowany tłumik,
A tak mały kaliber jak 22 nie był często spotykany w gangowych porachunkach. W tamtych czasach najczęściej używano zwykłych dziewiątek albo pistoletów maszynowych. Pardo poszedł do niego zakupić broń, podając się za policjanta, na co Milot odpowiedział, że miło mu to słyszeć, bo sam jest informatorem FBI. To nie była prawda, ale Manuel w to uwierzył i aby nie ryzykować, postanowił go zastrzelić. Wtedy też zaczął prowadzić pamiętnik, do którego dodawał zdjęcia zrobione polaroidem oraz wycinki z gazet, gdzie pisano o jego zbrodniach. W prawym dolnym rogu pamiętnika zapisywał liczbę ofiary, które zabijał, więc jeżeli na pierwszej stronie były dwie ofiary, to zapisywał dwójkę, jeżeli na kolejnej była jedna, to zapisywał trójkę. Był to taki licznik ofiar, co wskazuje na to, że musiał czuć dumę ze swoich działań i sprawiało mu to satysfakcję. Niektóre zdjęcia ofiar palił, gdyż wierzył, że po śmierci dusza zostaje w człowieku jeszcze przez kilka minut, więc jeżeli zdjęcie spłonie, to wraz z nim jego dusza zostanie potępiona i będzie cierpieć na wieki w piekle. W lutym zabił Luisa Robledo i Ulpiano Ledo podczas rabunku ich domu, a 22 kwietnia 1986 roku znaleziono nowe ofiary. Dwie kobiety będące parą, Farrell Quintero i Sarah Musa, leżące w swym mieszkaniu z wieloma ranami postrzałowymi. Jedna z kobiet była również bita przed śmiercią. Dopiero wtedy śledczy zdali sobie sprawę z tego, że do zabójstwa użyto broni z tłumikiem, co wykazały badania. To dało im sygnał, że coś tu jest nie tak i nie są to zwyczajne gangsterskie porachunki. Dziewczyny zostały zabite z bardzo prozaicznego powodu, a dokładniej za $50, które to Manuel był im winien. Zaczęły one rozpowiadać, że nie oddaje on pieniędzy, co go wkurzyło, bo osoba z tak wielkim ego nie mogła sobie na to pozwolić. Dodatkowo jedna z kobiet wysłała mu ponoć wiadomość na pagera zawierającą same ósemki, a cyfra ta według afrykańskiej religii Santeria oznacza naznaczenie śmiercią. Po zabójstwie zrobił kobietom zdjęcie i tak jak pozostałe ofiary, dodał do swojego pamiętnika. 24 godziny później policja znalazła kolejną ofiarę na odludziu. Daisy Ricard, 38-letnią kobietę, pobitą i z wieloma ranami postrzałowymi. To właśnie cechowało Pardo. Był wyjątkowo brutalny, jeżeli chodzi o używanie broni palnej. Do ofiar strzelał wiele razy, nawet pośmiertnie. Kobieta okazała się być dziewczyną jednego ze znanych gangsterów w narkotykowym świecie, Ramona Alvero, więc policja od razu wszczęła poszukiwania. Nie mogli go nigdzie znaleźć, ale po pewnym czasie zauważyli jego samochód na placu budowy. W bagażniku auta leżał martwy Alvero, postrzelony wiele razy, a obok niego łuski kalibru 22. Podczas tej całej akcji Pardo skończył z kulą we własnej stopie. Jak do tego doszło, biorąc pod uwagę jego wojskowe przeszkolenie i policyjną przeszłość? Prawdopodobny przebieg całej akcji był następujący. Manuel znalazł wspólnika, Rolando Garcia, z którym to czekał w samochodzie na Alvero, własnego szefa w narkotykowym świecie. Podjechał on ze swoją dziewczyną Daisy, a Manny wraz z Garcia wyszli z auta, celując do nich z broni i nakazując im wyjść z samochodu. Para klęczy przed Pardo, a on strzela wiele razy w Alvero. Kobieta płacze i krzyczy, prosi o litość, a on ponownie pociąga za spust w jej kierunku. Wtedy dzieje się coś niespodziewanego, ponieważ pistolet się zacina. Manny uderza ją ze złości w głowę, a podczas uderzenia broń się odcina i strzela mu w stopę. Po wszystkim mordują jeszcze kobietę. Nie wiemy, czy tak było na pewno, ale taką historię przedstawiają śledczy jako najbardziej prawdopodobną. Policjanci nie wiedzą, jaki jest motyw tej sprawy, ale podejrzewają, że poszło o narkotyki. Pewnego dnia w sprawie następuje przełom, ponieważ ujawnia się Carlos Robero, mężczyzna współdziałający przez pewien czas z Pardo i w obawie o swoje własne życie postanowił zeznawać przeciwko niemu. Powiedział policji, że pracował z byłym policjantem, Manuelem Pardo, który zabija dosłownie każdego, kto stanie mu na drodze i cytuję, że jest totalnym psychopatą i wariatem. Powiedział im również o pamiętniku i o tym, że ma w swoim domu arsenał broni, więc funkcjonariusze muszą się spieszyć, aby nie zniszczył dowodów oraz uważać, bo jest on wyjątkowo groźnym przestępcą i nie zawaha się zabić nawet policjantów. 20 maja 1986 roku oddział SWAT wyłamuje drzwi w jego mieszkaniu i zastają Manuela Pardo, siedzącego w swojej sypialni na kanapie, z nogą w gipsie uniesioną do góry. Mając kilka karabinów wycelowanych w siebie, patrzy się na nich, uśmiecha i mówi:
że potrzebuje prawnika. W mieszkaniu znaleziono pamiętnik, o którym mówiłem wcześniej, przedmioty związane z nazizmem, takie jak flagi czy książki, oraz mnóstwo broni, z wyjątkiem tej, której używał do mordowania swoich ofiar, czyli 22 z tłumikiem, więc nie mieli narzędzia zbrodni. Na szczęście znaleźli również rachunek ze szpitala z Nowego Jorku z 24 kwietnia, więc czym prędzej udali się do lekarza, który go przyjmował. Powiedział im, że był on tutaj po to, aby pozbyć się kuli z nogi i podawał się za policjanta z Florydy, będącego na wakacjach, który przypadkowo oberwał zabłądzoną kulą, którą lekarz zachował, ponieważ wydało mu się to istotne, aby ją zatrzymać, jeżeli przychodzi do niego policjant. Jak się okazało, kula pochodziła dokładnie z takiej samej broni, jakiej użyto do zamordowania 9 ofiar. Przesłuchali również stewardessę, która powiedziała policji o Pardo i Garcia, ponieważ lecieli oni do Nowego Jorku i skojarzyła ich po informacji o postrzelonej stopie. To były już niezbite dowody i w marcu 1988 roku dochodzi do procesu. Manuel Pardo przyznaje się do wszystkiego i mówi, że to, czego dokonał, jest przysługą dla społeczności i jego ofiary były pijawkami, które nie miały prawa do życia. Mówił: podobało mi się to, co robiłem. Strzelanie do nich sprawiało mi przyjemność, ktoś musiał zabić tych ludzi. Żałuję jedynie tego, że było tylko 9 ofiar zamiast 99. Podczas rozmowy o pieniądzach, Manny nawiązał do tego, że amunicja kosztowała go 10 centów za sztukę. Prokurator wtedy zapytał go, czy zabicie 2 ofiar, które zostały postrzelone łącznie 13 razy, kosztowało go tylko $1.30. Odpowiedział, że jest to w takim razie całkiem niezła inwestycja. Wyznawał również skrajnie rasistowskie poglądy i był tematem sporów psychiatrów i psychologów względem tego, czy w ogóle był poczytalny podczas swych zbrodni. Przy rozważaniu wyroku adwokat i jego rodzice prosili o złagodzenie kary, lecz on sam prosił o wyrok śmierci. Mówił: wykonałem swoją misję i pokornie proszę, abyście dali mi chwałę zakończenia mojego życia i nie wysłali mnie do spędzenia reszty życia w więzieniu. Ława przysięgłych zgodziła się na to, a sędzia wydał wyrok śmierci za każde z 9 morderstw. Podczas ponad 20-letniej odsiadki Manuela otrzymywał listy od wielbicielek po tym, gdy zaczął ogłaszać się w tabloidowych gazetach. Pisały do niego samotne kobiety, które również wysyłały mu pieniądze. W sumie zgromadził około $3500. Uśmiercono go zastrzykiem 11 grudnia 2012 roku. I teraz możecie się zastanawiać, jaki to w ogóle ma związek z popularną grą Hotline Miami. W drugiej części gry, Wrong Number, istnieje postać Manny Pardo, który jest detektywem pracującym w Miami, wykorzystującym swoją władzę, aby zabijać, i jednym z jego głównych celów jest zostać znanym seryjnym mordercą, aby trafiać na pierwsze strony gazet. Prasa nadaje mu przydomek Miami Mutilator, czyli okaleczyciela z Miami, jeżeli można to tak przetłumaczyć, a jego działania rosną w brutalności współmiernie z zainteresowaniem mediów. I nie myślcie tylko, że gra oddaje prawdziwemu mordercy jakiś hołd. Wręcz przeciwnie. Postać w grze jest złym charakterem. Chociaż ciężko mówić o dobrych charakterach w grze, w której praktycznie jedyne co robimy, to mordujemy innych ludzi. Myślę, że o tym powiązaniu warto wspomnieć, bo nie oszukujmy się, znacznie więcej osób słyszało o grze niż o samej postaci prawdziwego Manny'ego. Bardzo wszystkim dziękuję za wysłuchanie tego materiału i mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami bądź podcastami, zachęcam do subskrypcji, a dla osób, które chcą mnie wesprzeć pieniężnie, zapraszam na Tipli. Wszystkie linki znajdują się w opisie. Tymczasem do następnego razu, trzymajcie się, hej!